Cześć, witam Was bardzo serdecznie z dosyć takiego nietypowego kadru, dlatego że ciebie będę Wam opowiadała o tym, jak spakować walizkę, ponieważ wyjeżdżam na kilka dni, na 4-5 dni powiedzmy, i spakowałam właśnie walizkę do samolotu i będzie to Ryanair. I dlatego chciałam Wam opowiedzieć trochę, bo może tak jak i ja, czasami mam problem właśnie co zabrać, jak się spakować i co w ogóle wziąć można ze sobą na pokład. Dlatego, że to jest tylko ta walizka właśnie, tylko bagaż podręczny. I tutaj właśnie wszystko spakowałam, tak jak widzicie. No mam tutaj wszystkie moje rzeczy, więc opowiem Wam trochę o tym, co ja tutaj biorę i jak to wygląda. W tej sekcji mam tutaj ubrania i no ona też nie jest pełna, wiecie, tu jest tylko 10 kg, można wziąć, więc myślę, że wzięłam w ogóle mniej. Chciałam to spakować inaczej, ale te ubrania myślę, że się pogniotą, jak będą tak bardziej pozwijane. Więc tutaj mam piżamę swoją. Tutaj mam jedną koszulkę, sukienki dwie i shorty. I jeszcze jeden t-shirt. Tutaj mam kostium kąpielowy, bluzkę na długi rękaw, bo w razie gdyby było chłodno, no i sukienkę jedną. W zasadzie więc tak, trzy sukienki, dwa t-shirty i jedne shorty. No i właśnie tutaj jeszcze coś do spania. I tutaj to się właśnie znajduje w tej sekcji. Tak jak mówię, to będzie 4-5 dni, zależy jak to tam liczyć. Myślę, że i tak biorę za dużo ubrań. Jakoś tak nauczona doświadczeniem zawsze brałam mnóstwo rzeczy. A teraz zauważyłam, że warto jednak zaplanować sobie, w czym chcemy chodzić. Warto sprawdzić, jaka będzie pogoda, ponieważ ma być tam ciepło. Dlatego zdecydowałam się na takie właśnie same cienkie rzeczy i takie letnie. Więc myślę, że mam nadzieję, że się to sprawdzi i że właśnie nic więcej nie będę potrzebować. Mam tutaj, tak jak mówię, bluzkę jedną na długi rękaw. Więcej nie będzie potrzeba, bo tam będzie gorąco. No i sukienki do chodzenia, shorty i bluzki. I to jest wszystko w tej sekcji. Tutaj mam skarpetki i majtki. To nie są jakieś fascynujące rzeczy, no ale wiecie. 4 dni, 4 pary skarpetek. Tutaj mam ręcznik, dlatego że może będzie okazja się poopalać trochę. Zresztą też nie wiadomo, czy w hotelu będzie ręcznik, tam gdzie będę spała, więc no więc uznałam, że warto. Zresztą to jest taki ręcznik plażowy, to też się przyda. I tutaj są rzeczy takie trochę w nieładzie, ale musiałam to jakoś poukładać. Tutaj w tej torebce mam jeszcze stanik jeden, który niestety nie chce się zgiąć, więc nie wiem, jak go tam upchnąć. Tutaj w tej torebce mam takie rzeczy jak okulary, tabletki, jakieś moje leki, wiecie, opakowanie do soczewek, gumkę do włosów, wsówki i waciki. Więc to włożyłam w taką torebkę wszystko, co nie jest płynnymi produktami. Tutaj mam pędzle, biorę tam chyba 4 pędzle ze sobą. Tutaj mam makijaż, ale to też są takie produkty właśnie, a to Wam zaraz jeszcze opowiem, bo będę nagrywała też drugi film z kosmetykami, jakie zabieram ze sobą. Tutaj mam też właśnie torebkę taką z kosmetykami, które właśnie muszą być zapakowane w taką jedną torebkę przezroczystą foliową i w niej właśnie produkty takie do 100 ml. Więc tutaj to mam. Tu mam torebkę taką małą, którą zabieram. Tu mam jeszcze sandałki, o, sandałki, które biorę. Japonki, no bo stwierdziłam, że jak będę szła się kąpać czy coś, to jednak japonki się przydadzą. Parasolka i prostownica. I teraz już wiem, że zapomniałam grzebienia, więc dobrze, że nagrywam ten film, bo jeszcze będę musiała wziąć grzebień. I tak naprawdę to wszystko, co zabieram ze sobą. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Aha, tutaj mam jeszcze rzeczy, tu mam jeszcze torbę, którą zabieram, ale do niej chowam tylko tam takie rzeczy, wiecie, jak portfel, paszport, ładowarki na przykład, no i w sumie to tyle, przewodnik. No i tu mam jeszcze rzeczy, które zakładam na podróż. Biorę długie spodnie i koszulkę. Mam nadzieję, że mi to wystarczy, bo no, zrobiło się trochę chłodniej, ale nie jest jeszcze jakoś tak mega zimno. Więc to jest wszystko, co ze sobą zabieram. Zaraz to jeszcze ładnie popakuję. I tak, mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, bo chciałam w zasadzie Wam powiedzieć po prostu o takich rzeczach, może przypomnieć o pewnych rzeczach, które się przydają na wyjeździe i też nie ma sensu właśnie brać za dużo rzeczy, a warto też sobie przypomnieć właśnie, co warto ze sobą wziąć, ale takie wiecie, ubrania, piżamy, takie rzeczy, no i trochę kosmetyków, to z czego korzystamy w zasadzie, więc myślę, że tego i tak jest, pewnie i tak jest za dużo, więc może nagram Wam później jakiś taki update tego, co faktycznie się przydało i czy tych ubrań nawet, mimo tego, że jest tam w sumie, nie wiem, z 7 sztuk, czy nadal nie jest tego za dużo. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, jak Wy się pakujecie i co Wy zabieracie ze sobą. Z takich rzeczy, które zazwyczaj na przykład się zapomina. Albo właśnie jak spakować walizkę dobrze do Ryanaira, bo tak jak wiecie, no nie zawsze można wszystko wziąć ze sobą. Nie wszystkie, kosmetyki głównie właśnie. Z tym jest największy problem, że trzeba je właśnie tak spakować. Ja poprzelewałam tutaj duże rzeczy, ale to też Wam właśnie jeszcze opowiem w odrębnym filmie. Także, no tak, teraz się zrobił taki mały bałagan, ale tak wygląda moja walizka i tak. Dzisiaj Wam opowiem w filmie o kosmetykach, co zabieram ze sobą do walizki, do bagażu podręcznego właśnie do Ryanaira. Nie wiem, w zasadzie wytyczne to chyba są w każdej linii takie same, jeżeli chodzi o bagaż podręczny, ale że ja lecę właśnie Ryanairem, to wiem, że tak to wygląda. I tak, tutaj mam pędzle, które nie składają się w zasadzie na żadne płynne produkty.
Ale chciałam Wam pokazać, tutaj biorę dosłownie 4 pędzle do pudru, do bronzera i do oczu 2, ale to też nie wiem, czy będę w ogóle z nich korzystać, tak jestem tego świadoma, ale stwierdziłam, że warto je mieć. Wszystko inne starałam się właśnie wziąć takie, żebym nie musiała tego używać. I tak, tu mam właśnie zapakowane wszystko już w taką torebkę foliową, tak jak niby to trzeba zrobić, żeby w jednej torebce wszystko się zmieściło. Wszystkie produkty, które mają do 100 ml. Może ja ją odpakuję i Wam opowiem od razu, co ja tutaj mam. Tak ładnie to spakowałam, powiem Wam, że teraz się boję, że już tego drugi raz tak nie zapakuję, żeby to się zamknęło, ale dobrze. Mam tuż do rzęs, wzięłam nowy i wzięłam ten, bo stwierdziłam, że lubię nim wykonywać makijaż i pewnie się sprawdzi, więc wzięłam ten tuż. Tutaj po kolei. Pasta do zębów, taka mała tubka Sensodyne. Tutaj przelałam sobie podkład z Make Up For Ever Face and Body. I powiem Wam szczerze, że kupiłam takie pojemniczki specjalnie na wyjazd i ten jest większy trochę niż te pojemniczki z MAC albo z Sephory i specjalnie przelałam w ten podkład, bo uznałam, że na pewno przecież będę używała go, nie wiem, dużo i że z takiego małego pojemniczka to mi nie wystarczy na 4 dni, więc przelałam w ten większy i kiedy zaczynałam już nalewać, to już poczułam, że ten pojemniczek już jest za duży, także już mam takie przemyślenia, że w momencie, kiedy się pakujemy, wydaje nam się, że będziemy potrzebowali więcej albo większe opakowania do czegoś, a wcale tak nie jest, więc no już teraz mam nauczkę. Korektor MAC. Stwierdziłam, że będę chciała ten Prolongwear korektor, żeby się długo utrzymał i ładnie wyglądał. Wzięłam też lakier do paznokci z Essie. To jest ten Bachelorette Bash, jakoś tak. Nie chcę się tutaj sfokusować za bardzo. Tę nazwę. No nic, w każdym razie lakier, który mam teraz na paznokciach, bo stwierdziłam, że gdyby coś mi tam, wiecie, coś się stało, coś odprysnęło na przykład z tego paznokcia, to łatwiej mi będzie pomalować, chociaż też nie wiem, czy będę to robić, bo wiecie, wakacje to wakacje. Tutaj mam takie małe opakowanie i przelałam do niego płyn do soczewek. Mam nadzieję, że mi wystarczy. To jest jedyne, o co się obawiam, żeby mi wystarczył właśnie ten płyn na 4 użycia. No ale zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że wystarczy, a większe opakowanie to już były za duże. Tu mam taką miniaturkę maseczki, to jest Make a Difference z Origins. Znaczy nie, to nie jest maseczka, tylko to jest produkt do mycia twarzy, to jest Cleansing Milk. Więc pomyślałam, że no sprawdzi się, nie mam nic innego małego, musiałam też coś przelewać w inne opakowania. Stwierdziłam, że skoro mam taką miniaturkę, to ją wezmę i wykorzystam. Tu mam krem do twarzy, to jest krem z Origins. Krem, którym będę właśnie rano smarowała twarz. Stwierdziłam, że biorę ten, bo fajnie się sprawdza, on jest fajny na lato. I też go właśnie przełożyłam takiego słoiczka. Pewnie też go jest tutaj za dużo, no ale okaże się. Na noc wzięłam sobie taką próbkę, miniaturkę olejku z Kielsa. To jest Midnight Recover Concentrate. Można go też używać samego jako krem, więc stwierdziłam, że akurat fajnie, bo po prostu pozbędę się tej próbki na wyjeździe i nie będzie ze mną wracać. Wzięłam też próbkę maseczki. I to jest maseczka, wygląda okropnie, ale wyglądała jeszcze gorzej, jak ją wyciskałam, powiem Wam. Teraz jest taka zielona. To jest maseczka z Himalaji, bo zauważyłam, że jak jedziemy w ciepłe miejsca, w ogóle moja skóra źle reaguje, więc pomyślałam, że coś takiego do oczyszczania twarzy bardzo mi się przyda, żeby od razu na miejscu móc po prostu ją oczyścić, żeby się nie zapychała. I myślę, że to mi się akurat przyda. Mam nadzieję, że nic mnie nie wysypie, wiecie, bo to na wyjazdach jest bardzo różnie. Krem pod oczy z Kielsa, już nie przekładałam tego nigdzie, bo to opakowanie też jest małe, to jest Creamy Eye Treatment with Avocado. Więc biorę to małe opakowanie, będzie na dzień i na noc. Tutaj mam tak. 2 szampony, dlatego że ja nie potrafię używać jednego, więc mam tutaj z jakichś innych wyjazdów po prostu przelane dwa szampony do buteleczek, więc biorę, one są takie niepełne, no ale... Tutaj mam odżywkę do włosów. Odżywki ostatnio używam dużo, bo włosy są przesuszone, więc przelałam sobie też odżywkę moją z Biosilka. Tutaj mam płyn micelarny. Chciałam wziąć płyn dwufazowy, ale ponieważ mam już przelany do butelki właśnie ten, chyba z L'Oreala, płyn micelarny, to stwierdziłam, że wezmę ten ze sobą. No i tutaj jest... lakier do włosów. Ja lakier używam zawsze, więc już go nie będę wyjmować. To jest Tarte Power, czarny. O, piątka tutaj. Wytrzymałość, więc zobaczymy, jak się spisze. No ja raczej zawsze biorę lakiera, ponieważ są w małych opakowaniach, to stwierdziłam, że wezmę. I tu mam jeszcze taką kosmetyczkę, do której schowałam kosmetyki, które właśnie są takie kremowe, więc nie muszę ich tam nigdzie wkładać. Tu mam bronzer z MAC-a, puder Studio Fix, koralistę z Benefitu, róż, który już ma też pędzelek w sobie, także nie będę musiała dodatkowo pędzelka brać. Wziąłam kredkę do brwi z Golden Rose, dlatego że ona też ma taką szczoteczkę tutaj, więc będę mogła sobie łatwo wyczesać brwi. I wzięłam paletkę też cieni, której nie planowałam w ogóle brać, ale stwierdziłam, że przyda mi się lusterko, bo nie mam żadnego kosmetyku, który ma lusterko. Nie chcę brać go dodatkowo, więc pomyślałam, że no już jak biorę paletkę, to wzięłam też pędzle do cieni. No bo jakoś jakby mi się już malowało ewentualnie, no to... Właśnie chciałam mieć lusterko głównie, żeby mieć w razie czego, przy czym umalować. I to by było wszystko. To są wszystkie rzeczy, które ja zabieram.
tak jak mówię, wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Ja się tak zawsze pakuję i staram się tych rzeczy brać jak najmniej. No ale wiadomo, że niektóre rzeczy trzeba ze sobą wziąć. Więc mam nadzieję, że teraz uda mi się ładnie je pochować jeszcze raz do tej torebeczki. I to są wszystkie rzeczy właśnie z kosmetyków, które biorę ze sobą. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy, że o niczym nie zapomniałam. Bo to też, wiecie, różnie bywa. Okaże się na miejscu tak naprawdę. No ale też jakby zawsze są jakieś sklepy, powiedzmy, gdzieś, gdzie jedziemy, więc może nie będzie tak źle. Ale takie podstawy mam. Tak jak mówię, są takie rzeczy, bez których też się nie mogę ruszyć, jak na przykład płyn do soczewek, czy właśnie jakieś takie coś do oczyszczania twarzy, no albo nie wiem, szampon, odżywka. No, to są takie rzeczy, które no zawsze muszę mieć ze sobą. Także to będzie wszystko. Dajcie znać, co wy ze sobą zabieracie. Jakie wy macie patenty na pakowanie się w zasadzie właśnie i do tych, jak upchnąć wszystko w takiej małej torebce, do której musi się właśnie zmieścić wszystko, co jest takiej płynnej konsystencji i do 100 ml. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, bo takie rady bardzo mi się przydadzą. Na pewno ja zawsze przed wyjazdami się zastanawiam, jak ja się spakuję, co ja mam wziąć przede wszystkim, co poprzelewać, w jakie opakowania, żeby to też się nie rozlało. Wiecie, żeby to było bezpieczne, więc tak. Może nagram wam też jakiś w zasadzie update. Już po wakacjach, no wakacjach, po wyjeździe po prostu, co się sprawdziło, czego było za dużo, z czego można zupełnie zrezygnować, bez czego się można obyć, a co warto byłoby wziąć. Nie biorę też żadnego kremu z filtrem, nie planuję też się opalać za bardzo, no ale też nie mam już miejsca po prostu na niego i nie mam w co wlać. No i tak, więc nie wiem, może mój błąd, ale to może na miejscu coś po prostu się kupi, zobaczę też jaka będzie pogoda i czy faktycznie będę w ogóle się tam opalać, czy raczej się będę starała, raczej, wiecie, unikać słońca, ale dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jakiś taki krótki ten film wyszedł, ale dobrze. Dajcie mi swoje rady, jakie macie do pakowania się do samolotu. Będę bardzo wdzięczna, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!